Hej pustelnicy! Dziś w pełnym składzie witamy się z Wami ze stolicy Włoch, Rzymu, znanego od starożytności jako wieczne miasto. Jesteście ciekawi, czy przetrwa on także naszą wizytę? Luxury by Hilton! O, proszę. To tam dzisiaj śpimy. Nie, jak się podróżuje budżetowo. Powiedzcie mi, czy my mamy tu śniadanko w cenie? Ale absolutnie nie! Tutaj śniadania są na słodko. O czym warto pamiętać, jak się jedzie do Rzymu? Bombel, pytanie do Ciebie za 100 punktów. No. Kiedy powstał Rzym? O Jezu. Wow. Nie wiem. 753 rok przed naszą erą. No. Przez Romulusa. Tak. Chociaż to wiesz. No widać. Na razie zbytnio Wam nic nie popowiadamy, bo jesteśmy bardzo głodne. Głodne i trochę już nas przemacha. Tak. Opowiemy. I tak Rzym jest bardzo ładny. No, już na pierwszy rzut oka. A tam nasze parowki wołowe, które wożą nam bagaż. Tak. Jednak chłop w podróży czasem do czegoś się przydaje. A po dogadaniu najważniejszych kwestii, zakwaterowaniu, w końcu usiedliśmy do wymarzonej kolacji. Już daleko. Daleko? Już odeszliśmy? No. Ja nie jestem dobra z orientacji w terenie. Bąbel, co będziesz jadł? Kapliciozę. Michał? Pizzę. Jaką? Mungi. Kasia? Jak to było? Kasia zapomniała. Pastę coś ze szpinakiem. Tak, a ja też zaczynam od pizzy. Wracamy właśnie z tej restauracji. Okazało się, że właściciel ma żonę Polkę, Lucynę, która jest lekarzem w pobliskim szpitalu. Serdecznie ich pozdrawiamy. Tak. Było smacznie. Tak, no to skoro jesteśmy najedzeni, no to warto byłoby coś powiedzieć mądrego. No to... Marcin, tak. No, jak wiecie, kuchnia włoska jest jedną z lepszych, jak nie najlepszych na świecie. Ale co warto wiedzieć, jeżeli przylatuje się tutaj do Rzymu, takim znanym rzymskim daniem są właśnie podroby. Ale my raczej będziemy tak, jedli raczej pizzę, makarony i te sprawy. Tak jak Wam już kiedyś wspominałam. O, podroby mamy w Polsce, dokładnie. Generalnie Rzym to jedno wielkie muzeum. Wszędzie, gdzie praktycznie stąpniesz, to ma tyle tysięcy lat, że... Tak, tu masz Forum Romanum. Był rynek i ludzie tu gromadzili. O, proszę. No i jesteśmy przy słynnej fontannie di Trevi. Tradycyjnie pada, ale... Bombal. Szuka pieniędzy. Tak. Bo jestem pierwszy raz przy fontannie di Trevi, potem może opowiem coś o niej więcej, ale teraz... Mów teraz, ile wrzucasz pieniążków? Wrzucam 3 pieniążki, będę wychodzić za mąż. Ja też muszę. Mam eurocenty. To? No. 3, 4. Prawą ręką czy lewą? Za siebie. Jak? Za siebie musisz. Ale prawą ręką czy lewą? Którą wolisz? Dobra, to w prawo. Poszły? I to nie jest tak, że te pieniążki tutaj zostają na zawsze, bo byłoby tutaj bardzo... bardzo dużo tych pieniążków. One co kilka dni są wyławiane, a środki z tej fontanny przeznaczane są na jakieś cele charytatywne. Tak. Według legend wrzucenie jednej monety zapewni powrót do Rzymu. 2 romans, a 3 właśnie ślub. Tutaj śpimy, ten nie macie pojej wody, nie? Ja miałam wyrobek. Wyrobała całą wodę z bojlera i się cieszy. Pijemy najlepszą kawkę.
To jest ogólnie nasz drugi dzień. Zaczynamy go od kawki i będziemy zmierzać pod Koloseum. Zobacz z tyłu, jakiego masz gredzika. Nie tu, za tobą. Uwaga. To zmierzamy pod Koloseum. Kilka informacji praktycznych. Obecnie nie kupimy biletów w kasie w biletowej, musimy to zrobić online. Bilet kosztuje 18 euro od osoby dorosłej. Jeżeli jesteście obywatelem wieku 18-25, nie zapłacicie aż tyle albo wcale. Czy się nie opłaca w ogóle parkować? 1 euro za godzinę. 1 euro za godzinę. Dużo, mało? 20 za 15 minut, 4 za 8 godzin. To w Poznaniu jest drożej, także no. To znajdujemy się przy budowli z pierwszego wieku naszej ery, która została wybudowana przez Wespazjana, a potem jego syna Tytusa. Inaczej zwana amfiteatrem Flawiuszów. To jest o kondygnację większe... Nie no, dobra. Dwie kondygnacje. Prawie półtora. Kondygnacje większe niż w tej puli. Tak, i one były, te kondygnacje, robione w pewnym porządku. Najniższą mamy toskańską, potem jest jońska chyba i koryńska, o ile nie pomyliłam kolejności. Ściągnąć sobie taką aplikację, dzięki którym będzie można się czegoś dowiedzieć. Po angielsku. Po angielsku, oczywiście po nie ma polskiego. Nie ma. I klikamy sobie pierwszy punkt. Dobra. I mamy albo do poczytania, albo do odsłuchania. To wiecie, ile ta arena pomieściła? Jak stadion. 50 tysięcy ludzi. I miała 80 wejść. Co warto wiedzieć, igrzyska często odbywały się tutaj cały dzień, dlatego musiały być tutaj toalety i fontanny, z których można było zaczerpnąć trochę wody do picia. Posadzka i nie tylko posadzka, bo te bloki kamienne też były wykonywane z trawertynu, czyli takiego materiału wapiennego, czyli jednocześnie też mniej odpornego na ścieranie, ale posadzki, które prowadziły na przykład drogę dla senatorów na widownię, były wykonane z marmuru, więc oni mieli po prostu wyższą ligę. Tak samo no widownia. Im wyżej, tym biedniejsza, gorsza klasa społeczna. Niżej, bliżej tego widowiska bogatsi, którzy mogli bardzo szybko to Koloseum w razie jakiegoś wypadku opuścić. Jaki mają system do wnoszenia tygrysku? W ogóle? Tygrysy, tak. To jest klatka, idzie do góry, podają na prawo, bo przesuwają oni tą belką. Oni byli tak zdaniem, i tu później kręcą kołowrotkiem i znowu. Właśnie ja cały czas twierdzę, techniki i... że co się musiało takiego stać po tych czasach, wiecie, starożytnych, że potem przyszło to średniowiecze i taka ciemnota nastała. Nie? I się cofnęliśmy w rozwoju po prostu. Tak, ale też trzeba przyznać, że igrzyska, które trwały nawet do 100 dni, pochłaniały bardzo duże ilości zwierzyny dzikiej, bo 5 tysięcy potrafiło zginąć w jednej igrzyska, więc to jest bardzo dużo jak na tamte czasy. I nie wiem, skąd je pozyskiwali tak do końca i w jaki sposób je tutaj przywozili. Ale no, dla mnie na przykład to jest nic fajnego. Nie mówię już o ludziach, którzy zginęli, no ale... Którzy tu ginęli. W przerwach, tak jak mówiłam, nie wiem, czy to już mówiłam do kamery, że jeszcze dodatkowo karano złoczyńców. Czyli odbywały się tutaj egzekucje między kolejnymi ktoś bankami. Był niegrzeczny, to... Thank you.
nie będziemy wszystkiego do końca opowiadać, żeby każdy mógł sobie tutaj przyjechać i sam posłuchać, sam zobaczyć, co tu się odbywało. Generalnie porządek był taki. Najpierw były z samego rana odgrywane walki. Takie inscenizacje z jednej strony, walki właśnie, ale takie polowania, gdzie sprowadzano tutaj z całego świata dziką zwierzynę, łącznie z lwami, panterami, niedźwiedziami. A później odbywały się walki gladiatorów. Gladiatorami nie tylko byli niewolnicy, ale też wolni obywatele Rzymu, którzy robili to dla sławy i pieniędzy. I każdy taki gladiator miał swoją cenę. No, pani przewodnik? Mamy widok na arenę, z której właśnie wychodzili gladiatorzy. Naprawdę nie wychodzili oni tak po bokach. To wszystko było bardzo skomplikowane i miało wiele takich systemów, gdzie wyłaniali się tak jakby z środka areny, systemem właśnie różnych dźwigów. Zobaczcie, jak to wszystko skomplikowanie wygląda. Tak jest. Wycieczka słucha imprezy. I tu kolejna na telefonie. A miała mieć urlop. To znowu sobie trochę pogadam, bo lubię. Nazwa Koloseum wzięła się właśnie od pomnika Nerona, który zwany był Kolosem i znajdował się tutaj nieopodal amfiteatru. Stąd właśnie popularna nazwa tego miejsca. Przed nami łuk Konstantyna, a przed łukiem parę lat temu odkryli fundamenty wielkiej fontanny, która składała się z trzech poziomów i ogólnie wizualizuje sobie to w głowie i musiało być to zapierające wdech w piersi. Jedziemy. O Koloseum i wspaniałości Rzymu można by mówić godzinami. Ale myślę, że na dziś starczy naszych luźnych rozważań. Do zobaczenia wkrótce. No, GoPro wyłącz się. Take, nie. Turn off. GoPro, turn off. GoPro, turn off. Nie działa.